Cześć, witam Was na kanale Dla Miasta Opole. Nazywam się Helen i dzisiaj, jak zauważyliście, jesteśmy na tymczasowym moście drewnianym. Chyba każdy opolianin wie, że ta inwestycja była bardzo długa i na pewno nie kosztowała tanio. I już od niedawna otworzyli nasz most, po którym w tej chwili mogą się poruszać samochody i na pewno to polepsza sytuacja drogowa w tej chwili. Ale słyszałam, że toczy się bardzo dużo rozmów odnośnie, czy zostanie ten most, co z nim będzie dalej. I w tym wideo chcę rozwiązać te mity. Ten drewniany most, który przez cały rok popełniał funkcję tymczasowej przeprawy, będzie rozebrany i na jego miejsce powstanie ciąg pieszo-rowerowy. Na pewno to będzie bardzo fajnie, bo jak wcześniej był tu mostek, na pewno dla mnie było to troszeczkę trudno przechodzić przez ten most i zawsze korzystałam z mostu obok. Ale jeżeli będzie to takie fajne i łatwe miejsce dla osób, dla pieszych, którymi jestem, to będzie na pewno cudowne rozwiązanie dla mieszkańców. I właśnie tak to będzie wyglądało. A w tej chwili możemy się cieszyć, spacerować i robić zdjęcia, bawić się na tym drewnianym moście, dopóki on jest jeszcze taki zamknięty. Zastanawiam się, jak długo to się potrwa. Na moje oko z 2-3 miesiące na pewno, ale jak się będzie, to się okaże. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, które jest teraz na moim kanale. Oczywiście, żeby nie przegapić nowe wideo, subskrybujcie mój kanał i do kolejnego odcinku. Przypominam, że na naszym kanale odcinki się pojawią w poniedziałek, środa i piątek. To pa, pa!